Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Podstawy Produkcji Zwierzęcej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. Warunki utrzymania zwierząt gospodarskich, podobnie jak żywienie, w dużym stopniu wpływają na ich zdrowie i produkcyjność, dlatego w pomieszczeniach inwentarskich powinny być zapewnione odpowiednie warunki mikroklimatyczne, pozwalające zwierzętom zapewnić komfort. Na mikroklimat pomieszczeń składa się kilka parametrów: temperatura, wilgotność, wentylacja, oświetlenie, stężenie szkodliwych gazów. Każdy z tych czynników może wywierać korzystny bądź niekorzystny wpływ na samopoczucie i produkcyjność zwierząt. W związku z tym wyznaczono minimalne, optymalne i maksymalne warunki. Temperatura w największym stopniu decyduje o poziomie pozostałych czynników. Można ją regulować, np. poprzez odpowiednią obsadę zwierząt w pomieszczeniu. Do jej pomiaru używa się termometrów lub wielofunkcyjnych urządzeń pomiarowych z funkcją pomiaru temperatury. Wilgotność, czyli zawartość pary wodnej w powietrzu, zależy między innymi od ilości zwierząt, rodzaju zadawanej paszy i ilości wody, wilgotności powietrza na zewnątrz budynku oraz od rodzaju ściółki. W pomieszczeniach inwentarskich wilgotność mierzy się za pomocą higrometrów. Względna wilgotność powietrza w oborze dla wszystkich kategorii bydła wynosi od 60 do 80%. Rodzaj zastosowanej wentylacji decyduje o szybkości przepływu i wymiany powietrza w pomieszczeniach inwentarskich. Dzieli się ją na mechaniczną, wymuszoną, swobodną, grawitacyjną. Nieprawidłowo funkcjonujący system wentylacyjny przyczynia się do zaduchu, podwyższenia wilgotności i większego stężenia szkodliwych gazów. Oświetlenie, czyli ilość światła naturalnego docierającego do wnętrza budynku, jest zależne między innymi od pory dnia i roku. Usytuowania budynku, wielkości czy ilości okien. Można stworzyć oświetlenie sztuczne, naturalne. Pomiaru tego czynnika dokonuje się za pomocą luksomierza. Najczęściej w ocenie mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich określa się zawartość trzech szkodliwych gazów. Stężenia szkodliwych gazów. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.